Cześć, ja jestem Marcin Krasoń, znany jako Krasus. Od jakiegoś czasu piszę GoBloga, możecie czytać moje artykuły. Natomiast dziś będę do Was mówił, będę Wam pokazywał. Chciałbym Wam pokazać i opowiedzieć trochę o masce antysmogowej. To jest maska marki Respro. Jej sercem jest filtr. Dzisiaj jest jakieś minus 10, mimo słonecznej pogody. Widać unoszący się nad Warszawą syf i myślę, że to jest dobry dzień, żeby sprawdzić, jak ten filtr działa, czyli ile syfu, który lata w powietrzu, ten filtr zatrzymuje. Zapraszam. Mam tu pożyczone od kolegi urządzenie do pomiaru jakości powietrza. W tej chwili ten czujnik oddycha przez filtr wyciągnięty z maski antysmogowej. No i widzimy, że urządzenie pokazuje 40 kilka jednostek pyłu 2,5, co daje według tam jakichś standardów indeks powietrza na poziomie 110 mniej więcej. To się waha oczywiście, no ale widzimy, że w jakim zakresie się waha. Tak? Te jednostki 2,5 są od 40 do 40 kilku, indeks jakości od 100 do 100 par. No i teraz czary mary, zdejmuję filtr z urządzenia, zabieramy je. No i proszę, rośnie, a ja rosnę i rosnę i niedługo przerosnę. Było, przypominam, 40 kilka tych pyłów 2,5, natomiast już mamy prawie setkę. Tak, czyli ponad 100 jednostek już, czyli właściwie okazuje się, że rzeczywiście filtr działa, zatrzymał około 50-60% pyłu tego 2,5. Test drugi. Na zewnątrz powietrze jest jeszcze gorsze niż w środku. 144-145 jednostek 2,5. Ja końcówkę filtra, znaczy właściwie filtr założyłem na końcówkę odkurzacza. Włączę na kilka minut ten odkurzacz, zostawię go na balkonie i zobaczymy, czy na filtrze osadzi się syf. No i ile tego syfu będzie. Jesteście gotowi? Uwaga, uwaga, oto nasz filtr. Zaraz będziemy go rozbierać. Chodzi o jakieś 10 minut, nawet niecałe. I po 5 minutach, już po 5 minutach, wyraźnie widać ślad. Proszę bardzo. Moi drodzy, wystarczyło 5 minut. 5 minut ten filtr był założony na odkurzacz. Chodził na zewnątrz przy dzisiaj sporym smogu w powietrzu. I już wyraźnie widać ten ślad, gdzie odkurzacz zasysał. Czyli cały ten syf tutaj zgromadzony, to wszystko, to nie zostaje wciągnięte do Waszych płuc, tylko jest zatrzymane przez filtr. No, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że filtr filtruje powietrze, oczyszcza je. W jakim stopniu to już inna sprawa. Tutaj test za pomocą miernika pokazał, że zatrzymuje ponad połowę cząsteczek, ale też zwróćmy uwagę, że takie przyłożenie filtra do tego urządzonka nie jest jakoś super ścisłe i super dokładne. Mroźny dzień dzisiaj, smog na pewno jest. Sprawdźmy więc, jak taka biegowa maska antysmogowa sprawdza się w użyciu. Maska składa się z paru ważnych elementów. Te plastikowe tutaj to są zaworki. Zaworki sprawiają, że wydychając powietrze, tą wilgoć z Waszego oddechu maska odprowadza na zewnątrz, bo zaworek się otwiera. Natomiast jak wdychamy powietrze, zaworek się zamyka i oddychamy filtrem. Filtr, no właśnie ta duża, biała, główna, najważniejsza część, jest to filtr jednorazowy. To oczywiście nie znaczy, że możecie w nim tylko raz biegać. Znaczy to, że jak filtr się zabrudzi, zużyje, no to trzeba go wymienić. Tak jak na przykład wymieniamy filtr w odkurzaczu. No dobra, biegać się da, oddychać się da, ale zapomnijcie o tym, że w takiej masce antysmogowej będziecie robić wszystkie treningi. Jest to po prostu niemożliwe, dlatego że maska, co do założenia, ogranicza nam możliwości oddechowe, utrudnia oddychanie. Zatem na biegi spokojne, na pierwsze zakresy, maska jest świetna.
pod warunkiem, że dobrze maskę dobierzecie. Musi być doskonale dopasowana do twarzy, żeby tutaj na jej krańcach nigdzie nie wlatywało powietrze, żeby to powietrze, którym oddychacie, było przefiltrowane. Natomiast do biegów trudnych, beztlenowych, interwałów, szybkich zakresów i wszystkich innych szybkich jednostek maska się po prostu nie nadaje, bo nie do tego służy. Można sobie na taki trening maskę zabrać. Zrobić w niej na przykład 4 km rozgrzewki, potem pobiegać interwały, potem założyć ją znowu na schłodzenie i wtedy będzie dobrze, bo tego syfu, który tutaj wszędzie wokół nas krąży, powdychacie trochę mniej. Znów jesteśmy w domu, tu jest cieplej. Maska nadaje się na 30-40 minut truchtania, tak zwanego pierwszego zakresu. Świetnie nadaje się na spacery, na drogę do szkoły, pracy, metra, tramwaju, cokolwiek. Ale cudów nie ma. Maska jest ok, oczyszcza powietrze, wyraźnie oddychamy czystszym powietrzem. Ale tak jak mówiłem, nadaje się raczej na krótkie treningi i lekkie treningi. Naprawdę dużo mniej syfu wciągniecie, tak jak pokazały te testy. Zdecydowanie maska działa. Dziękuję, do zobaczenia.